Siemano, witam was w nowym filmie ze strony CSGO Skins na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie robić tutaj opening skrzynek eventowych za 5374 zł oraz wrzucimy sobie 100 tysięcy tych punktów eventowych do trybu handlarz bronią. Zobaczymy, jakiego skinka za to oczywiście otrzymamy. Za resztę, która nam tutaj zostanie oprócz tych 100 tysięcy, to jeszcze pewnie przeznaczymy sobie to na ten tryb ustrzel skina. Tutaj kosztuje 400 punktów otwarcie takiego dzbanka, pojemnika, coś takiego. No i teraz jeszcze na początku przypominam wam oczywiście o zakładce doładowanie. Tutaj klikacie sobie ten plusik. Jakbyście chcieli, to możecie wpisać tutaj kod IVERO, serdecznie polecam. Z nim dostajecie wtedy darmowe 2 złote 10 groszy oraz plus 10% do doładowania konta przy każdym użyciu tego kodu. Po lewej stronie są metody płatności, zaznaczacie sobie tą, która wam najbardziej oczywiście odpowiada. Następnie wypełniacie dane i wpłacacie w ten sposób sobie pieniądze. Ja teraz już przechodzę do openingu. Zaczynamy od tych droższych skrzynek, Chikra, za 252 zł i tutaj od razu, słuchajcie, polecimy sobie z trybem boost, czyli 504 zł kosztują nas 3 takie skrzynki. Zobaczmy, czy będą szczęśliwe, czy ten początek będzie dobry dla nas. Trafiamy sobie 465 zł, pomimo tego, że jest minus, to i tak wam powiem, że całkiem spoko jak na dobry początek. Lecimy sobie teraz jeszcze może z dwoma skrzynkami i tym razem weźmy sobie zwykły tryb. 168 zł nas to kosztuje i czy będzie lepiej? Raczej nie, myślę, że będzie podobnie. 101 zł tutaj mamy, czyli 67 jakoś na minus tutaj wyszliśmy. To tak sobie to zostawmy. Kolejna skrzynka Secret Case. Na początek tryb normalny. 630 zł. Otwieramy. Zobaczmy, co dostaniemy. No, jest nowy kałaszek, słuchajcie, którego macie też do wygrania u mnie w konkursie miesięcznym. Także fajnie, 614 zł, dosyć drogo nam tutaj wypadło. Teraz możemy jeszcze sobie wziąć tryb boost i tym razem dwie skrzynki, czyli 840 zł. Zobaczmy, co tym razem wypadnie. No kurczę, mogło dać te rękawice i koskę, chociaż tutaj MK też jest droga raczej. 930 zł, fajnie. Ta MK Print Stream nas tutaj zdecydowanie uratowała, bo gdyby była sama AWP Neonoir, no to 120 zł tylko byśmy mieli. Także może jeszcze dwie kolejne skrzynki otwórzmy. Tym razem MP7 Fate oraz AWP Redline, no zdecydowanie minus będzie. 288 zł tym razem mamy. Dobra, tutaj połowa nam została. 2300 zł mamy. Przejdźmy sobie do skrzynki Scarab może. 63 zł, tryb boost 126. Zaraz w ogóle może też jakąś bitewkę sobie stworzymy, tak teraz pomyślałem, z tymi skrzynkami. Tutaj 26 zł, no to jeszcze raz otwieramy. I czy będzie lepiej? Night Terror P2000, no dobra, nie będzie lepiej. 21 zł. Klikam sobie zakładeczkę z bitwami, klikam nowa bitwa. No i słuchajcie, wybieramy teraz tutaj skrzyneczki. Gdzie są te droższe? Dobra, tutaj mamy Chikra. Dajmy sobie razy 4. I Secret dajmy razy też 4 może. 1176 zł, taka bitewka. Tryb standardowy sobie tutaj bierzemy. I zaraz już wybieramy bota. Klikamy bot Alex, pierwszy lepszy i rozpoczyna nam się bitwa. Zobaczmy, co z pierwszej skrzynki dla nas będzie. No u bota już widzę, że lepiej. 206 zł u nas 16. Druga skrzynka P2000, znowu Imperial Dragon. No kurde, dlaczego taki tani skin tutaj musi wypadać nam? Trzecia skrzynka, no już coś innego nam trochę dała. MK Cyrex, ale i tak u bota wygląda to lepiej z tych pierwszych trzech skrzynek. Tutaj CZ-ka, Syndicate, 46 zł i teraz cztery jeszcze bardzo ważne skrzynki. No, z pierwszej fajnie. Bardzo dobre rękawice, 387 zł. Druga skrzyneczka daje nam kałacha cesarzowa. No kurczę, 5 dyszek jeszcze przewagi ma tutaj bot. Zobaczymy. Znowu rękawice, fajnie. 351, wyszliśmy na prowadzenie tymi rękawicami. I teraz najważniejsza skrzynka, czy będzie tutaj win? Dobra, mamy wygraną, słuchajcie, 2378 zł z tej bitwy udało nam się zrobić, także 1200 zł jakoś profitu mamy. 964 zł nam zostały jeszcze, to ja stworzę sobie ostatnią bitewkę za to.
I tutaj damy tylko same secret case'y, ewentualnie za resztę możemy dać chikrę, jeśli starczy, 924. I co jeszcze możemy tutaj sobie dorzucić, tak żeby ten cały balans wykorzystać? Może tego skaraba, razy 1, 945 zł, tym razem bitwa może w trybie underdog niech będzie i dajmy sobie to na dwóch graczy. Także już za chwilkę rozpoczynamy kolejną bitwę, teraz kurczę nie wiem jakiego bota tutaj dać, ale może Adriana. Zobaczmy, jak to poleci nam. Zaczynamy od pierwszej drogiej skrzynki. USP Neonoir, 175 zł. Kolejna skrzynka, Redline AWP-a. Kurczę, no u nas to naprawdę dobrze tutaj wypada. Trzecia skrzynka, no też chyba lepiej dla nas, 158 zł. No i tutaj właściwie tylko ta skrzynka jeszcze może namieszać. Inheritance, no trochę namieszała. Ale te dwie skrzynki, no wątpię, żeby tutaj bot coś dobrego dostał. O, dobra, jeszcze tego Famasa dostaliśmy. No to słuchajcie, ta bitewka już raczej skreślona jest dla nas. No raczej na pewno. Ten obrzyn, znaczy obrzyn, XM1014 nie był na tyle drogi. Także dostaliśmy tutaj cashback 9,45. No i tak, lecimy sobie teraz do handlarza bronią. Tak jak mówiłem, tutaj spróbujemy 100 koła wrzucić. A dobra, 100 koła się nie da. Maksymalnie, słuchajcie, na CSGO skinsie da się 50 koła wrzucić, tak jak dobrze teraz pamiętam. Zapłać klikamy. Dostajemy Maca Discotek. Próbujemy ponownie. Kolejne 50 koła, 77, 78, taki Mac 7 i tutaj 32 tysiące nam zostały jeszcze. Także zobaczmy sobie ten tryb ustrzel skina. 2,77, dosyć dobrze. Złoty 47. No tutaj jakichś drogich skinów nie będziemy dostawać z tego trybu niestety. 25 groszy, 29, 34, złoty 13, 21 groszy. I 76, no to może dobra, wrzućmy sobie to już tutaj po prostu, te 27997, to są już takie resztki nasze. Dostajemy AWP Feather Dream za 42 zł. No i tak słuchajcie, ja będę ten odcineczek kończył, sprawdzę sobie ile z niego mamy. 5025 zł. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał wam się spodobał. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych, trzymajcie się, cześć!